Cześć, witam Was serdecznie. Pozdrawiam gorąco. Sama idea pomocy dzieciakom w postaci takiego kalendarza, który udało nam się zrobić, fantastyczna. Wyrazy szacunku i podziękowanie dla wszystkich pomysłodawców i twórców. No co, cudowna praca na planie. Piękny, słoneczny dzień, centrum Warszawy. Udało nam się zrobić jakiś taki fajny mikroklimat, żeby uzyskać jakieś piękne zdjęcie. Udało mi się wcielić w Leona Zawodowca, postać kultowa stworzona przez Jeana Reno. Jestem wdzięczny, że mi to zaproponowaliście. Bardzo, bardzo fajnie. Martynka, która była ze mną na zdjęciu, świetna dziewczynka. Powiem, że mega profesjonalna. Praca z nią to super przyjemność. Cierpliwie wysłuchiwała wszystkich uwag, stała, czekała, aż jej poprawią włosy, poprawią jej kostium. Także ma zadatki na aktorkę, bo w aktorstwie najważniejsza jest cierpliwość. Także duży szacun. Martynka, całusy pozdrawiam. Fajnie się z Tobą współpracowało, fajnie gadało. Mega uśmiechnięta, miła dziewczynka. Myślę, że to, że mogłem się wcielić w Leona Zawodowca, no to tak dla wielu naszych, moich kolegów aktorów, no to takie spore wyróżnienie. Gdybyście robili kolejny kalendarz, chętnie wcieliłbym się w postać Joe Pesci, który grał z Macaulayem Culkinem w Kevin Sam w domu. Bo to fajna, wesoła postać, bardzo też charakterystyczna, sam zresztą Kevin Macaulay Culkin cudowny. I myślę, że to jest moje jakieś kolejne marzenie do spełnienia, żeby następny kalendarz wcielić się w Joe Pesci. Pozdrawiam Was serdecznie, szczytna idea, fantastyczny cel. Trzymajcie tak dalej, całusy gorące.